terenowy Brodzkie Wertepy. To charytatywna impreza offroadowa organizowana przez klub Wertep Brody przy współpracy z Kamp 4x4. Trzecia edycja rajdu odbyła się w lipcu tego roku na terenach gminy Brody i Starachowice oraz w bazie terenowej Kamp 4x4 w Małym Jodle. W rajdzie wystartowało 57 załóg z całej Polski. Trzecia edycja imprezy była troszeczkę inna niż poprzednie Brodzkie Wertepy. Było sporo nowości. Klasa turystyczna zwiedzała okolice Jeziora Brodzkiego, a klasa wycyczynowa i klasa open zaraz po prologu przejechały do gminy Kłonów na kamp. Tutaj przygotowaliśmy wieczorny odcinek specjalny, który zakończyliśmy tuż przed północą. Wozy Kamp 4x4 to przede wszystkim strome podjazdy, zjazdy, trawersy i spora ilość błota. Zawodnicy klas ciężkich musieli się zmierzyć z dość trudnymi próbami i to po ciemku. Myślę, że wszystkim się podobało, a to był dopiero pierwszy dzień imprezy. W sobotę od rana ekipy walczyły na kolejnych próbach sprawnościowych, tym razem przygotowanych przez klub Wertep Brody. Widowiskowy 3-godzinny wyścig w błocie. OS Rzeka i Skałka to były atrakcje przygotowane na sobotę. Się świeci, wyciągarka się zesrała. Ciężko jest. Kolejną dużą imprezę zaplanowaliśmy na grudzień. Już trzeci raz będziemy organizować świętokrzyską edycję ogólnopolskiej terenowej integracji dla choinki. Jest to akcja charytatywna, w czasie której zbieramy pieniądze na prezenty dla dzieci z domów dziecka w Stawie Kunowskim i w Kielcach. Wspólnie z Wertep Brody, Kamp 4x4 i Jeep Świętokrzyskie organizujemy tą imprezę już od 3 lat.
Obecnie mało świetne.